W tym zadaniu musimy wskazać liczbę spośród czterech podanych możliwości, która jest rozwiązaniem tego równania. Żeby to zrobić, to my możemy po prostu rozwiązać to równanie, ponieważ możemy to zrobić bardzo łatwo. Mianowicie, iloczyn kilku wyrażeń jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy któryś z tych wyrażeń się wyzeruje. Pierwiastek z trzech w ogóle nie może się wyzerować, więc jego możemy pominąć. Czyli sprawdzamy, kiedy ten nawias jest równy 0 lub ten nawias jest równy 0. Czyli rozwiązanie tego równania tak naprawdę sprowadza się do rozwiązania dwóch prostych równań. x minus 2 równa się 0, lub x plus 3 równa się 0. Z pierwszego równania mamy x kwadrat jest równe 2, czyli stąd mamy, że x może być równe albo minus pierwiastek z dwóch, albo x może być równe pierwiastek z dwóch. Takie dwie liczby są rozwiązaniami tego równania, a stąd mamy jedno rozwiązanie x równa się minus 3. Czyli to równanie ma trzy rozwiązania. Minus pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch oraz minus 3. Sprawdzamy, która z odpowiedzi jest poprawna, a nie trójka bliska, ale ze złym znakiem, dwójka też nie, pierwiastek z trzech też nie, pierwiastek z dwóch mamy w tym miejscu. Czyli to może być rozwiązanie tego równania i to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Inna metoda, żeby rozwiązać to zadanie, jest taka, żebyśmy podstawiali po kolei każdą z tych liczb do naszego równania w miejsce x i sprawdzali, kiedy otrzymamy równanie prawdziwe, czyli kiedy po lewej stronie pojawi się 0. Widzimy, że poprawna odpowiedź to odpowiedź D, czyli tego podstawiania byśmy trochę musieli zrobić, każdą z tych liczb byśmy podstawiali po kolei, sporo rachunków, łatwiej szybciutko rozwiązać po prostu takie równanie, znaleźć wszystkie rozwiązania i wskazać dobrą odpowiedź.